Dzień dobry, witam Państwa, Kamil Klimczak. Prezentujemy Państwu kolejny numer miesięcznika Hrobry Szlak. Numer już, nomenomen z numerem 85, czyli setki coraz bliżej. No i co w tym numerze? Oczywiście, jak zawsze. Link do numeru macie Państwo w opisie filmu. Prosimy o kciuki w górę, subskrypcje, komentarze, o wsparcie kanału i krótka, króciutka, proszę państwa, można powiedzieć, Zajawka. Otóż najpierw tekst doktora Stanisława Tujaki. Doktor Stanisław Tujaka napisał dwa teksty do tego numeru. Pierwszy, Inteligentne miasta według Benjamina Barbera. W ogóle te teksty doktora jakie obracają się wobec tematyki już minionych wyborów samorządowych, ale mamy tam właśnie ciekawy bardzo wątek dotyczący samej postaci Beniamina Barbera, filozofa politycznego amerykańskiego zmarłego kilka lat temu, współpracy między miastami i Również spuści z tego barberyzmu na odcinku polskim, jako przykład dr Tujaka przedstawia tutaj nie kogo innego, tylko Pawła Adamowicza, proszę Państwa, więc tym bardziej zalecam się zapoznać. Drugi artykuł to już kwestia, którą tu poruszyliśmy z kolegą Błaszkowskim w recenzji filmowej, właśnie kolega Piotr Błaszkowski. Przelał to na papier. Kto woli czytać niż słuchać, to zapraszam do zapoznania się z recenzją filmu amerykańskiego Civil War. Prawda, czasu, prawda, ekranu. Civil War, taki film futurystyczny, proszę Państwa w tym momencie w tym momencie e, możecie Państwo się zapoznać z tą e, recenzją tej nowej produkcji filmowej e, autorstwa Aleksa Garlanda, który to film być może jest pewnego rodzaju przepowiednią. A z kolei idziemy na trochę inne e, tematy. Kolega Eugeniusz Ryuk, tekst pod tytułem Feminizm, tarot i magia. No cóż, proszę Państwa, natura nie znosi próżni, skoro mm, Boga nie ma, skoro ruguje się chrześcijaństwo, skoro ruguje się y, jakąkolwiek duchowość, właśnie tradycyjną, duchowość chrześcijańską, to pozorom nie jest tak, że, y, że y, to. Pozostaje bez konsekwencji, po prostu, proszę Państwa, wraca, wracają różne zabobony, jak tutaj pisze kolega Onofryk. No to widzimy, zwłaszcza wśród tych tak zwanych julek, które na przykład lubią biegać do wróżek i tak dalej. Właśnie często z tymi, za tym feminizmem, za tymi wyzwolonymi kobietami e, idzie, e, idzie, e, proszę Państwa, e, no, właśnie tarot, magia, wróżki, etc. etc. Tutaj garść refleksji zachęcam. Drugi tekst doktora Tujaki to: Patriotyzm versus kosmopolityzm. No, temat, proszę Państwa, bardzo dzisiaj mm, aktualny. Zwłaszcza, że pewien kandydat na europosła i obecny europoseł mówi, że ma polskie, mm, polskie y, obywatelstwo, ale nie jest y, Polakiem. No i proszę Państwa, tak to właśnie. Wygląda studium tego zjawiska, studium zjawiska tak naprawdę kosmopolityzmu, bo ten pan, o którym mówiłem, co prawda twierdzi, że on tam ma jakąś tożsamość regionalną, i tak dalej. No to tak naprawdę właśnie jest po prostu kosmopolitą. Przegląd wydarzeń zagranicznych, jak zawsze od kolegi. Kamila Waćkowskiego, który jeden tekst przyszykował i przysłał na temat wyborów na Słowacji prezydenckich, ale drugi dotyczy już mniej szeroko omawianego tematu, takiego jak wybory parlamentarne, z kolei, które odbyły się w Chorwacji. To też jest ciekawy temat. No i zawsze temat jakiś ideowy, bardziej ogólny od kolegi Sławomira Welińskiego. Faszyzm skrajna prawica. No właśnie z tym mitem może należy się rozprawić. Zatem zatem zachęcamy do lektury studium faszyzmu. Podkreślamy, faszyzmu Włoskiego, bo tylko we Włoszech mieliśmy do czynienia zasadniczo z reżimem stricte faszystowskim. No więc proszę Państwa, warto mieć argumenty, bo oczywiście dzisiaj faszyzmem nazywa się prawie wszystko łącznie z klasycznym już. Myleniem faszyzmu z nazizmem, gdzie jest dużo, dużo różnic, może nie więcej różnic jak, jak podobieństw, ale myślę, że śmiało można by powiedzieć, że jest tych różnic i podobieństw tyleż samo. Proszę Państwa, może to wszystko. Po resztę zachęcam do pobierania PDF-u, rozsyłania, czytania nawet drukowania i kolportowania też można to tyle, proszę Państwa, dziękuję za uwagę i to wszystko na dziś, do zobaczenia